Cześć, z tej strony Hacper Wojkowiak, Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu o technologii na głos realizowany w ramach tygodnia Centrum Pojazdów Szynowych, a także w ramach cyklu starego cyklu obok logistyki. A dzisiaj moim gościem jest Tomasz Antkowiak, z tego właśnie centrum. Dzień dobry, witam Państwa. Witamy naszego gościa. Widziałem tutaj komentarze, jeszcze na początek taka mała dygresja. Widziałem komentarze tutaj fanów starej serii, słuchaczy. Właśnie w, takim, w takich ramach będziemy realizować ten cykl obok logistyki. Myślę, że dzisiaj mamy naprawdę bardzo ciekawego gościa i poruszymy ciekawe tematy, a na początku zapytam naszego gościa, czym się tutaj Łukasiewicz-BiT zajmuje. Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku kierownika sekcji układów biegowych. Ci, którzy znają pojazdy szynowe wiedzą, czym są układy biegowe. Mówiąc bardziej kolokwialnie, językiem bardziej potocznym są to te wózki kolejowe. Jestem jednocześnie członkiem grupy badawczej działającej w ramach całego Łukasiewicza. Grupa badawcza nazywa się inteligentna i czysta mobilność. Także. Poznaliśmy naszego gościa, ale myślę, że dzisiaj poruszymy troszeczkę inny tematy nie do końca związane z pracą naszego tutaj gościa, bo chcemy troszeczkę bardziej ogólnie opowiedzieć na, o kolei, a na początek zadam takie pytanie, jak może wyglądać właśnie kolej przyszłości zarówno tej takiej niedalekiej, jak i tej bardziej odległej, jak to wygląda ogólnie, jeśli chodzi o Polskę, a zagranicę, no bo na przykład za granicą mamy pociągi na magnes, bodajże, serowane na magnes, poruszające się na magnes, a w Polsce chyba nie możemy. Na się nawet doczekać tych kolei dużych prędkości, jak to, jak to wygląda. Tak, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Powiem szczerze, że to nie jest temat taki prostolinijny, bo każdemu potencjalnemu czy takim potencjalnemu użytkownikowi kolei kolei przyszłości kojarzy się głównie z dużymi prędkościami. No, ja troszkę z racji tej, że już pracuję 15 lat w tym zawodzie, zrewidowałem swoje przewidywania odnośnie kolei przyszłości. I dla mnie kolej przyszłości w Polsce niekoniecznie wiąże się z dużymi prędkościami, ponieważ. No, to jest bardzo złożony aspekt. E, oczywiście możemy patrzeć na naszych zagranicznych partnerów, czy, czy kraje sąsiadujące z Polską, w tylu Niemcy czy Francja, gdzie mamy Ażw poruszające się z prędkościami 500 km na godzinę, lub też daleko, tak jak wspomniałeś, daleko e, na wschód, patrząc na Azję, gdzie mamy kolej magnetyczną, tak zwany maglew, gdzie te prędkości są dużo większe. Tu od razu taka nowinka technologiczna, że. W zasadzie kolej konwencjonalna do tych 500 km na godzinę jest w stanie pojechać. Oczywiście przy spełnieniu daleko idących warunków brzegowych, ale no, proszę tu pamiętać o tym, że pojazd szynowy to jest tylko jeden ze składników całego tego systemu przewozu czy, 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 czy całego systemu kolejowego w Polsce. Bo do tego musimy dołożyć infrastrukturę, czyli sieć trakcyjną, czyli to są te przewody, które wiszą gdzieś tam nam na tych słupach. Do tego musimy dołożyć sieć infrastruktury w postaci torowiska. Jeżeli na ten moment na takiej trasie przykładowej Poznań-Warszawa mamy mnóstwo przejazdów kolizyjnych, czyli to są takie przejazdy niestrzeżone albo, albo ze szlabanami, albo bez szlabanów, i mimo wszystko dochodzi do wypadków, to proszę sobie uświadomić, że jeżeli mielibyśmy prędkość pojazdu taką 350 3500 km na godzinę i, i ktoś przypadkowo by wjechał na taki przejazd, no to, to mamy niezłą katastrofę. Dlatego też kolej przyszłości to, to po pierwsze może i prędkość, ale, ale bardziej to, to cała polityka związana z przebudową tych linii u nas. To jest kolej, która na pewno wjechałaby do centrów miast, która musiałaby być bardziej zazębiona z transportem wewnątrz w, w miastach, po to, żeby chociażby takim tramwajowym lub też jakimś innym, który by już skomunikował te. Chociażby jakieś ościenne gminy, ościenne tereny w, da, w danym mieście. Jeżeli mówilibyśmy na przykład o kolei dużych prędkości, no to też musimy mieć na uwadze, że rozpędzenie takiego pociągu, tudzież zahamowanie jego, to, to są duże pokłady energii. Zatem taka kolej to dotyczyłaby tylko i wyłącznie tras takich dalekich, międzymiastowych. Ale dla mnie kolej przyszłości to jest kolej. Głównie z nastawieniem na pasażera, punktualna, w której wyeliminowalibyśmy wszystkie takie newralgiczne miejsca, w których, w których ta kolej po prostu nie sprzyja pasażerom. Nie? Jest wygodna, w której można prowadzić normalnie konwersacje, możemy na przykład z niej pracować, jadąc na dalekie dystanse. Tak dla mnie wyglądałaby kolej przyszłości. Mówiłeś tutaj o naszych zachodnich sąsiadach, o Niemcach, i, i tam mi się wydaje właśnie, że tak to wygląda, że są koleje bardzo szybkie, bo, bo jeździłem i fajnie się nim podróżuje, jeśli się nie oczywiście nie spóźniają, ale też fajnie wygląda ta komunikacja. Nawet nie trzeba wyjść z dworca, a już możemy dotrzeć na przykład do metra, czy do jakiejś tam kolejki podmiejskiej. Te pociągi cały czas kursują, więc to na pewno dla pasażerów jest bardzo wygodne, jeśli chodzi o dojazd do pracy. No bo praktycznie jadąc, nie wiem, na przykład w Berlinie pociągiem, no to cały czas widzimy obok osobną linię dla S-Banów, dla tej dla kolejki miejskiej I, i to się naprawdę myślę, że bardzo wygodnie podróżuje właśnie w mieście. I chyba to w tym kierunku powinna podążyć w Polsce, przynajmniej kolej prędkości kolej przyszłości, a nie w stronę kolei wysokich prędkości. Częściowo tak, bo wiadomo, że masz rację Kacper, też korzystałem z tych niemieckich kolei, jak najbardziej Twoje poglądy tutaj, czy Twoje odczucia są trafne. Ewidentnie prędkość tutaj pomoże, aczkolwiek no, musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, że Zbudowanie pojazdu na wysoką prędkość to jest jedno i, i, i w Polsce jakimś tam sumptem własnym jesteśmy w stanie to zrobić, oczywiście przy użyciu zagranicznych komponentów montowanych w tych pojazdach. No natomiast razem z postępem technologicznym w rozwoju pojazdów szynowych musi nastąpić postęp w infrastrukturze, czyli mamy, musimy budować torowiska na estakadach, które pozwolą na bezawaryjną podróż takiego pociągu. No, ale też musimy pamiętać o najważniejszym aspekcie, jakim jest zasilanie tych pociągów. Może pociąg jeździ szybciej, musi mieć źródło zasilania, a to zasilanie w Polsce nie rozwija się na takim tempie, czy w takim tempie, czy na takim etapie, jakim powinno się rozwijać. I po trzecie ekologia, bo musimy pamiętać, skąd mamy ten prąd, czyli kolej w przyszłości to trochę szybsza, Bardziej punktualna nastawiona na pasażera, no i bardziej ekologiczna, a nie jak na ten moment zasilana źródłem prądu pochodzącym ze spalania węgla. A jaką w tym rolę może odegrać technologia wodorowa? Może o czym trochę o tym opowiesz, na czym ona polega, i czy tyczy się też kolei osobowych, czy to jest nie wiem, technologia dostosowana raczej do kolei towarowych, i kiedy może zostać tak wprowadzona do takiego powiedzmy codziennego użytku? Tak, technologia wodorowa małymi krokami wchodzi w transport kolejowy. To jest nic innego jak, jak w samochodach mamy różne źródła zasilania, od zasilania paliwem, po, czy tam benzyną ołowią bezołowiową, po zasilanie ropą naftową, gazem skroplonym, gazem LPG. Tak samo wodor stanowi normalne źródło spalania w takich silnikach, natomiast Musimy sobie uświadomić, że po pierwsze, ten wodór nie jest jeszcze tak bardzo popularny, żeby można było go wdrożyć w kolejnictwie, musi, musielibyśmy spełnić, czy zapewnić podstawowy dostęp do tego źródła zasilania, czyli mieć stację tankowania, a jeszcze wcześniej mieć w Polsce jakąś normowaną metodę pozyskiwania tego wodoru ponieważ na ten moment, jak sobie tutaj prześledziłem zapiski, co prawda nie z transportu kolejowego, ale z transportu samochodowego, no to na ten moment u naszych zachodnich sąsiadów, tutaj też znowu przywołam Niemcy, jest to cenowo porównywalne z jazdą na konwencjonalnym silniku spalinowym. I teraz dla Państwa, tak dla przykładu podam, że... Za kilogram wodoru płacimy około 40 zł i kilogram takiego wodoru, mówię o samochodach osobowych, wystarczy na przejechanie około 100 km. Czyli w zasadzie cenowo jest to porównywalne z autem benzynowym spalającym około 7 litrów na 100 km. I największym problemem w wodorze jest jego ściśliwość, a tym samym zapewnienie określonej pojemności zbiorników wodorowych. Czyli. Przełożenie na dystans, jaki może pokonać pociąg, tak? Zatankowany do pełna. Czyli po prostu na razie to jest nieopłacalne na taką masową skalę? Na masową skalę nie, aczkolwiek idziemy, no, idziemy w, w, w duchu pro eko, yy, więc no, musimy coś tutaj zmienić. Tak jak wspomniałeś, jeżeli z, zmniejszą się koszty pozyskiwania tego wodoru i zwiększy się ilość stacji tankowania, no to taki przewoźnik, czy to będzie przewoźnik pasażerski, czy towarowy, pewnie będzie w stanie zapewnić sobie ciągłość przejazdu takiego pojazdu, aczkolwiek trzeba pamiętać, że żeby zapewnić, tak jak się odniosę wcześniej do tego, co powiedziałem, żeby zapewnić odpowiednią pojemność, musimy zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsca, a tym samym, jeżeli pojazd ma być wodorowy, taki pasażerski na przykład jakiś autobus elektryczny zespół trakcyjny, to to miejsce zabierzemy podróżnym. Tak? Czyli coś za coś. Tak jak zawsze, no, życie to jest szuka kompromisu, więc tutaj jest dokładnie tak samo. Większość pojazdów, które są już kolejowych, które są z napędem wodorowym, ma też ograniczone prędkości, właśnie ze względu chociażby na zużycie. I są to w, w dużej mierze pojazdy, które obsługują ruch podmiejski. Nie że jeżdżą z prędkością tak do maksymalnie 140-110 km na godzinę. W drugiej części pytania zadałeś, czy może być używany w pojazdach towarowych. Jak najbardziej tak, ale dotyczy to tak samo jak wcześniej wspomniałem, też lokomotyw, które mogą być wodorowe i mogą ciągnąć towary. Aczkolwiek w Łukasiewiczu w Centrum Pojazdów Szynowych oraz przy współudziale tutaj naszych przemiłych koleżanek od, z Centrum Logistyki i Magazynowania mamy otwarty pewien temat, który wiąże się pośrednio z użyciem ogniw wodorowych w przewozie towarów, ale o tym myślę, że w miarę upływu czasu będziemy mogli szerzej komunikować. Wspominałeś o, 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 tym, o wykorzystaniu wodoru w ruchu pasażerskim, czyli wydaje mi się, że to fajnie bo na przykład można było połączyć koleje wysokich prędkości, dużych prędkości i przy okazji technologia wodorowa do przewozu pasażerów na takich właśnie odcinkach podmiejskich np. tutaj wokół Poznania do tych wszystkich okolicznych miejscowości. Tak to może wyglądać? Teoretycznie musimy pamiętać, że jeżeli mamy koleje dużych prędkości to to tak jak wcześniej wspomniałem w wypowiedzi, musi się to wiązać, albo inaczej jest to związane z raczej ruchem dalekobieżnym, ponieważ pociąg najwięcej energii potrzebuje na rozruch, zatem bardziej byłoby to wskazane na ruch dalekobieżny, natomiast ta technologia wodorowa oczywiście jak najbardziej w ruchu podmiejskim by się sprawdziła, tak? Takim, który by gdzieś tam te regiony na krótkich dystansach spinał, ponieważ no, zasięgi tych pociągów na razie są jakie są, no, na to technologia pozwala na ten moment. Myślę, że teraz przejdziemy sobie do tematu cyfryzacji. Jak do modernizacji kolei przyczynia się jej cyfryzacja? Jakie aspekty dotyka cyfryzacja kolei? Jak tutaj nasz ekspert się na to zapatruje? Na pewno cyfryzacja może każdy dostrzec z podróżnych, który porusza się koleją i który stanął przed koniecznością zakupu biletu. To widać już na aplikacjach, które się pojawiają. To możemy zacząć już od tego. Tutaj mogę małą dygresję. Napisaliśmy o tym wpis blogowy właśnie o tym, jakie są aplikacje do kupowania biletów w Polsce, więc możecie na zajrzeć link znajdzie się do tego w opisie. A teraz oddaję głos. Tak, także tutaj, tutaj jest jakiś ruch, i, i, i takich ruch być musi, ponieważ tych elementów spinających przewoźnika z miejscem docelowym robi się coraz więcej, robi się więcej takich aplikacji towarzyszących, które gdzieś tam chociażby car sharingiem związanych, które, które można śmiało połączyć z aplikacją kolejową, i, i, i gdzieś sobie zaplanować. Miejsce podróży od punktu A do B, którego sama kolej nie zapewnia, więc to, to musi iść w, w, w tym duchu. Tak jak wspominałem, w mojej ocenie cyfryzacja powinna dotknąć w zasadzie działów utrzymania taboru, czyli wszystkie te czynności związane z przeglądami powinny być w wersjach cyfrowych, przechowywane w chmurze z dostępem dla odpowiednich służb, bo w momencie, kiedy. Dochodzi do jakichś zdarzeń kolejowych, a nie daj Boże, wypadków, w których giną ludzie. Mamy czarno na białym, kto za co odpowiadał, nie ma żadnych niedomówień. Wszystkie służby i urzędy, które są z góry przez ustawę wskazane jako potencjalni uczestnicy wyjaśniania takich zdarzeń losowych, no mają dostęp do tego, tak? Chociażby ten aspekt powinien według mnie się rozwijać. Czyli przerwę ci, teraz po prostu to wygląda, że przychodzi Pan z karteczką, i wszystko trzeba zapisywać, jak się. Napszniem zdaje sprzęt do naprawy w trakcie. Tak. Naprawy. Tak, znaczy, w mniejszym większym stopniu, to gdzieś tam w punktach utrzymania taboru przewoźników funkcjonują w, y, takie rozwiązania, ale w mojej ocenie powinny być, powinny one wyjść z urzędu transportu kolejowego, czyli tego podmiotu, który zarządza y, gdzieś tym transportem y, i powinny być przechowywane w miejscach takich do, do no, tak jak mówiłem, do dostępu y, przez te podmioty, które są tam wymagane. Poza tym sam proces usprawniłyby utrzymania taboru, ponieważ w tym momencie nawiążę też do, do tej kolei przyszłości, czyli tego pierwszego pytania, jakie zadałeś. W momencie kiedy mamy taki pojazd, który składa się z pięciu członów, producent dostaje homologację na ten pojazd na pięć członów. Jeżeli na przykład chciałby puścić ten pojazd, żeby świadczył usługi przewozowe na danym odcinku, ale stwierdziłby, że potrzebuje trzy człony tylko, bo te pięć to jest za dużo no to mamy nadwyżkę jakby tego w stosunku do popytu, jaki, jaki byłby nadany towar i, i nadany, przepraszam, pojazd i producent nie może sobie tego skonfigurować dowolnie, tak? Czyli tak jak gdybyś miał w domu autobus i samochód mały osobowy i jechałbyś po dziewczynę. Gdzieś tam autobusem, no bo, bo, tak, bo tak na przykład musiałoby się dać u ciebie. No i, i tym samym niestety zużywa więcej, większą ilość energii taki pojazd, no bo ma niewykorzystany potencjał. Nie? I teraz, żeby producent wprowadzić mógł taki pojazd trzyczłonowy do pełniania funkcji przewozowych, no to musiałby mieć osobną homologację na te trzy człony. I to jest też związane z całym systemem utrzymania taboru, że on nie ma identyfikowalnych zużycia poszczególnych części dla danych członów, to bardziej skomplikowany temat. Niemniej jednak, sama cyfryzacja pomogłaby na pewno i jeszcze troszkę zmian legislacyjnych w tym, aby taki proceder rozpocząć w Polsce. Tym bardziej, że na jednej z konferencji w ostatnim roku no, potentat w dziedzinie budowy pojazdów szynowych, jakim jest Siemens, stwierdził, że oni w, w tym duchu będą dostarczać pojazdy właśnie dla podmiotów zachodnich. Tu akurat chodziło o, o Vancouver, o ile dobrze pamiętam. Z góry, przepraszam, jeśli się pomyliłem. Ale, ale tam miał być właśnie dedykowany pojazd dla konkretnych rozwiązań, taki który mógł być dowolnie konfigurowany, nie? Czyli tutaj jeszcze jako cały kraj i wszystkie podmioty związane właśnie z kolejnictwem mamy dużo, tak, dużo do zrobienia. dużo do zrobienia tak. jak najbardziej, z tym, że też jako Łukasiewicz Centrum Pojazdów szynowych mamy Swój pomysł na to, myślę, że wymagający trochę pracy, niemniej jednak w lutym zaprosiliśmy już do, na rozmowę takiego partnera, z którym moglibyśmy prowadzić bardziej globalnie taki, znaczy w zasadzie dwóch partnerów w dwóch różnych projektach, ale, ale właśnie, które de facto zmierzałyby do tego, aby scyfryzować czy tam zdigitalizować tą kolej, nie? A jak cyfryzacja i czy w ogóle ona może wpływać na poprawę bezpieczeństwa dla, po prostu dla podróżnych i dla pracowników e, Oczywiście, że tak. Po pierwsze, no to tak jak mówiłem, da to gwarant bezpieczeństwa takiemu przysłowiowemu panu Stasiowi, który będzie utrzymywał dany tabór, że on to zrobił, że te dane trafiły gdzieś tam już w chmurę, że one są identyfikowalne tak i, i, i tu nie będzie żadnych niedomówień. Dla pasażerów jak najbardziej, ponieważ Producent będzie wiedział, jakim pojazdem dysponuje na dzień dzisiejszy, jak sobie zaplanować tą podróż. Chociażby, tak, wspomoże to w momencie, kiedy na przykład mamy godzinę szczytu, a, a takie są, to, to będzie mógł rano sobie puścić ten pojazd o tej większej ładowności. W południe, wtedy kiedy na przykład mamy mniejszy ruch, będzie mógł sobie go zrekonfigurować. Nie mówię, że to ten sam pojazd, ale tego samego typu zrekonfigurować i zmniejszyć. Natomiast w godzinach popołudniowych, gdzie znowu jest szczyt komunikacyjny, będzie mógł sobie ten pojazd znowu rozszerzyć po to, żeby to, tą większą ilość pasażerów w lepszych warunkach komfortowych przewieźć, chociażby mamy tego przykład, jak czytamy sobie serwisy społecznościowe i, i nieraz pewnie sam trafiłeś i widziałeś jaki ścisk panuje w godzinach szczytu, przykładowo w pociągu z Gniezna do Poznania. No ja na przykład poruszam się na linii Kościan-Poznań i pamiętam, że kiedyś jeszcze jak studiowałem, no to na studia jechałem o godzinie 6 starym, niezmodernizowanym jeszcze pociągiem n 57 i był taki ścisk, że nie dało się nawet drzwi zamknąć, już mniej więcej od stacji Mosiny, nawet, no a w Puszczykowej to już w ogóle była masakra. I to właśnie dlatego, że no, podejrzewam, że jakaś była awaria po prostu puścili starszy pojazd, ale no, nie była to komfortowa podróż. Tym bardziej, że przez to, że był taki tłok i ciężko się ludziom wchodziło do środka, no to też ten pociąg nie jechał za szybko. Dokładnie, bo na ten moment przewoźnik musiałby dysponować bardzo bogatą flotą pojazdów tego samego typu, powiedzmy, tak? Czyli, nie wiem, pojazdem, który miałby 7 członów, 5 członów, 3 człony, dwa człony. A tak na przykład kupił sobie, kupiłby sobie dwa takie wieloczłonowe pojazdy i wtedy mógłby sobie je, oczywiście w zamyśle, bo wiadomo, że taki pojazd musiałby być odpowiednio skonstruowany, żeby była możliwe jego, jego, mówiąc kolokwialnie, rozczłonkowywanie czy rozdzielanie tych członów, ale to, to na wózkach konwencjonalnych nie jest problematyczne, natomiast na wózkach w systemie Jakobsa jest bardziej problematyczne, ale, ale z tym sobie też radzą. Wydaje mi się, że też częstotliwość wysyłania pociągów też wpływa na komfort dla podróżnych. Przynajmniej to też w tym momencie, oświadczam, jak dojeżdżam do pracy, to też poprawiło się to względem ostatnich tych kilku lat. I też oczywiście modernizacja jakby tej infrastruktury, bo też wydaje mi się, że pociągi po prostu jeżdżą szybciej i się mniej spóźniają, przynajmniej to są takie moje odczucia tutaj lokalne. Mm -hmm, że tak jasne, jasne. Widać, widać poprawę i jest, jest jeszcze trochę do zrobienia, ale to znowu wracam do, do tej pierwszej kwestii, o której mówiliśmy, czyli wjazdu pociągów w miasta jeżeli to się będzie odbywać bez zakłócenia dla innego transportu, mam tu na myśli nie tylko drogowy, ale też towarowy, który, który dosyć mocno się rozpanoszył, w cudzysłowie po naszym kraju jest to związane z działaniami wojennymi na Ukrainie, to niestety no, tutaj trzeba uwzględnić tą priorytetyzację przewozów i czasami ona odgórnie wpływa potem na, na te lokalne transporty pasażerskie, no bo gdzieś ten. Towarowy pociąg, który przewozi albo zboże, albo towary, albo jakieś militaria, no, może mieć narzucone odgórnie pierwszeństwo, no ale powiedzmy, że to są incydentalne rzeczy. No Natomiast, tak jak mówiłem, no, jest zauważalna poprawa chociażby w jakości taboru. Tak? Każdy z nas gdzieś tam mija te przejazdy kolejowe i widzi, że te pociągi, tak jak mówisz, ENY, jak ENY się trafiają, to jeszcze to już myślę, że te zmodernizowane typu Fenix. A, a w większości przypadków to już są takie nowsze pojazdy. Jeszcze właśnie mi się przypomniał, tutaj bo mówiliśmy o kraju naszych zachodnich sąsiadów, o Niemcach. Tam, właśnie te koleje w miastach poruszają się na takich podwyższeniach, nie wiem, jak to jest Tak, na, na estakadach. I to zdecydowanie bardziej usprawnia ruch, bo praktycznie nie przecina się w ogóle z. z, z... Jakby z, z transportem tutaj drogowym, że tak powiem. I też cel, bardzo często dworce są po prostu blisko centrum. Mamy na przykład w Kolonii w, w zeszłym roku i tam największą atrakcją jest katedra, a praktycznie dworzec jest pod katedrą i wychodzi się z dworca już się widzi największą atrakcję. To też bardzo wygodne dla na przykład dla, dla ruchu turystycznego, bo tym tak. też jeszcze nie, nie mówiliśmy na przykład, ale tak mi się teraz to nasunęło. Oczywiście. Przecież tak, wiesz, jakby to było fajnie wszystko pozazamiane w całej Europie, to fajnie byłoby wejść w Poznaniu w dworzec i, i wysiąść w, cho, w Chorwacji na tydzień, tak? Mamy teraz, znaczy jakby śledzimy trendy, które, które istnieją na rynku i no, pojawiają się takie trendy w uruchamianiu pociągów nocnych, które no, po pierwsze nie, nie natrafiałyby na, znaczy nie musiałyby iść w kolizji z ruchem takim zwykłym, pasażerskim czy takim samochodowym powiedzmy, no bo w nocy jest on gdzieś tam uśpiony no i mogłyby jakby w bardziej komfortowych warunkach przewieźć tych pasażerów tak? i teraz jakby fajnie trasę pozazabiali właśnie przewoźnicy w poszczególnych krajach, no to w mojej ocenie wizja przyszłości, również tej kolei przyszłości to jest, to jest takie połączenie konkurencyjne wobec samolotu w którym nie miałbyś tych odpraw trzygodzinnych nie? nie musiałbyś być godzinę wcześniej na lotnisku, tylko sobie wsiadasz z rodziną w plecaki, siadasz w pociągu i wysiadasz sobie w Chorwacji, nie wiem w Hiszpanii wiadomo, że to są różnice w zasilaniu sieci, są różnice w, w szerokościach toru i różnice w ogóle w, w bezpieczeństwie poruszania się samych pojazdów, ale, ale no, taka powinna być kolej przyszłości. Nie? Jeżeli jesteśmy w jednoczonej Europie, no to fajnie byłoby tym pociągiem sobie móc popodróżować. No a w zeszłym roku tak właśnie na, na wakacje podróżowałem pociągiem z Niemiec do, do, do Holandii siadłem na dworcu we Frankfurcie nad Odrą, a wysiadłem w Amsterdamie, także bez przesiadek to było, z, jedną z jedną przesiadką. przesiadką okay. z jedną przesiadką w Berlinie, tak, ale się wygodnie podróżowało. No szkoda, że w Polsce znaczy nie wiem czy to szkoda, ale w Polsce pociągi do niemieckie nie jeżdżą, a polskie do Niemiec przyjeżdżają. To bym, że chyba jest jakaś tam różnica w zasilaniu, coś takiego Kiedyś o, o tym czytałem, ale już, teraz, ale już teraz o tym zapomniałem. Ale myślę, że fajnie było właśnie tak podróżować i mówię, no to jest wygodne, bo w Przyjeżdża się na pociąg, zostawia się auto gdzieś tam na, na parkingu i nie trzeba się martwić jakąś tam odprawą paszportową i tak dalej, jak to jest na lotniskach. I to jest naprawdę wygodne i fajnie, aby tak ta kolej przyszłości wyglądała. W tej Co bardziej, całej. nie chodzi o, o same aspekty techniczne, bo je można w mniej lub bardziej skomplikowany sposób pominąć, natomiast, czy, czy ominąć, czy sobie z nimi poradzić. Natomiast bardziej chodzi o kwestie prawne i uzyskiwanie dostępu do polskiej infrastruktury przez podmioty zagraniczne. A tu na razie prym wiecie PKP Intercity, które no nie do końca zgadza się na, na tą konkurencję. Też nie wiem z jakich powodów, nie, nie zagłębiam się w politykę. Czesi, Czes, Czescy przewoźnicy pukają do nas już od, od dawna, chcieliby świadczyć tutaj usługi. Z różnych powodów pewnie można gdzieś w internecie doczytać z jakich. Na razie jest to niemożliwe. Na pewno też mówiłeś o tych pociągach nocnych i pamiętam, że kiedyś będąc na dworcu w Poznaniu, czekając na, na swój pociąg, to trafiłby się pociąg jeszcze przed, przed, przed wojną tutaj, przed agresją Rosji na Ukrainę, który jechał chyba bodajże z Paryża do, do Moskwy też bardzo bardzo długa dług, 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 dług podróż, ale podejrzewam, że mniej wygodna niż, niż samolot, ale, ale ciekawa, ciekawa opcja na podróż. Tak, niepoko, można ale... robić, możesz sobie jechać pociągiem, no zobacz sobie sam chociażby Szwajcarię, jakie są piękne trasy turystyczne. Tak, z których możesz zwiedzać. No z samolotu widzimy dół i mróweczki, jednak ten pociąg może być w fajnych, atrakcyjnych miejscach puszczony i, i, i chociażby sama podróż już może być yy, pe, pewnym efektem zwiedzania, czy traktowana jako zwiedzanie dany kraj, nie? No i myślę, że na koniec poruszymy temat, który zaproponowałeś, czyli o zerwanych łańcuchach dostaw. Na czym to polega, bo jestem lajkiem w tym temacie, nie znam się i pytam, na czym, na czym polegają zerwane łańcuchy dostaw i jak one oddziałują na przewoźników i różne przedsiębiorstwa związane z Tak. Z przede wszystkim zerwane łańcuchy, do, łańcuchy dostaw wcześniej były związane z pandemią COVID. Jak widzisz, pociągi są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, a tym samym wymagają układów scalonych, procesorów itd. A to są elementy, no, jak się okazało, po, po, po pandemii covidowej krytyczne w wielu gałęziach gospodarek, w tym w kolejnictwie, ale nie tylko, bo cały pojazd szynowy składa się z kilkudziesięciu tysięcy elementów, podzespołów mniejszych, większych, z których De facto w Polsce niewiele jest produkowanych. Tak, jesteśmy w stanie wyprodukować powiedzmy szkielet, czy tam te elementy, które są spawane. Natomiast kwestie związane na przykład z silnikami spalinowymi, które stanowią klucz, silnikami trakcyjnymi, łożyskami, kołami, osiami, osie może jeszcze, jesteśmy, jeszcze są u nas produkowane. Natomiast te, te elementy, które wymieniłem, są to elementy pochodzące od poddostawców. Z zewnątrz. No i teraz oni też biorą te komponenty z, z różnych rejonów, w tym z Ukrainy. Oprócz covid mamy teraz działania wojenne. Mamy Donbas, który był no, dostawcą w, w wielu elementów metalowych, stąd też. Są problemy z, znaczy może nie są. Nie, no są problemy, bo, bo cały system na przykład zapotrzebowania w, w zestawy kołowe, nie możesz sobie iść do takiego sklepu z zestawami kołowymi, tak jak masz w, w samochodzie, że sobie kupujesz opony, tylko no, to są elementy, które, na które się czeka, nie wiem, 12-14 miesięcy, więc teraz do każdego pojazdu masz dedykowane koło, albo w sobie stworzysz niezłą bazę. I to są dodatkowe elementy, które się zużywają. Tak jak w samochodówce zużywać się opona, kończy ci się wysokość bieżnika i musi się wymienić. Tak samo w pojazdach zużywa się koło, osiąga wymiar graniczny do wymiany i trzeba je wymienić. I teraz pytanie: albo zrobisz to dużo wcześniej? I sobie zaplanujesz tak zakupy, ale no, jak widać, jak, jak pokazuje rynek, niestety te, to nie jest tak do końca od nas zależne. Nie? Te, te, te nasze plany rewiduje, potem rewidują takie działania, właśnie typu COVID, typu zamknięte Chiny, typu Ukraina. I można niektóre rzeczy obejść, bo jeszcze w pojazdach szynowych należy mieć na uwadze, że jeżeli producent uzyskał, uzyskał homologację dla danego pojazdu, na dany typ, to znaczy, że stwierdził, że w nim mają być zastosowane na przykład, się tych kół, ale to jest dobry przykład, że mają być zastosowane konkretne koła, konkretnego producenta wpisane tak z dokumentacji, tak, Urząd Transportu Kolejowego zatwierdził dokumentacji. i teraz w momencie, kiedy na przykład mielibyśmy na rynku innego producenta, który byłby w stanie dostarczyć nam takie koła, no to nie możemy tego w taki prosty sposób sobie wymienić, bo musimy przejść cały proces Homologacji, nadzoru nad wymianą jakiejś analizy ryzyka i dalej. I tu chciałbym troszkę zareklamować ten nasz dział certyfikacji i homologacji, który działa w ramach Centrum Pojazdów Szynowych który w takich kwestiach jest w stanie pomóc producentowi, tak? Czyli na przykład producent się zgłosi, że szanowni państwo, no nie wiem, nie mam dostępu do, do takiego produktu, ale mam zamiennik, to my fajnie wskażemy drogę, jaką powinien przejść ten zamiennik, żeby mógł być użyty w tych pojazdach. Dlatego mówiłem o, chciałem wskazać o łańcuchach dostaw, że no, w niektórych przypadkach da się to w jakiś sposób napra naprawić, stosując zamiennik. Oczywiście nie we wszystkich. Bo nie mówię tu o jakichś takich elementach typu silnik spalinowy w pojazdek, bo, 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 bo to już jest daleko idąca zmiana. Natomiast no, gdzieś tam pomniejsze elementy, które można załatwić w cudzysłowie mówiąc papierologią i, i odpowiednimi jakimiś tam aspektami pra, prawno-technicznymi, to, to jak najbardziej nasze centrum certyfikacji jest w stanie tutaj Państwu pomóc. To tyle. Myślę, że, że naprawdę rozmowa była bardzo ciekawa, poruszyliśmy bardzo dużo wątków związanych z kolejnictwem. Jeszcze chyba na koniec chciałbyś zaprosić ludzi zainteresowanych kolejnictwem do, do wydawnictw tutaj. Tak, tak. jak najbardziej szanowni Państwo polecam nasze czasopismo Rail Vehicles. Po pierwsze do, do poczytania, nie tylko wszystkich fanów kolejowych, ale ogólnie no, są tam nie zawsze poruszane tematy stricte techniczne, ale też takie bardziej w cudzysłowie mówiąc popularno-naukowe czy popularno-techniczne. Więc dla laików też coś się znajdzie, ale zachęcam również osoby, które chciałyby się podzielić fajnym, fajnym pomysłem, mają jakąś fajną kolejową lub około kolejową zajawkę na to, żeby publikować w tym czasopiśmie. Z tego co wiem, to chyba. Mam, tak, mamy dział czasopism, do którego można spokojnie się zgłosić. Na stronie internetowej są pełne dane naszej Łukasiewiczowej, więc jak najbardziej zachęcam. Jest to jedno z nielicznych czasopism takich stricte kolejowych polskich, wydawanych na, na, na rynku polskim. Sam mam jedno czasopismo w swojej torbie od laptopa, także i pomału sobie na, czytam, co tam, co tam różne, różne publikacje, także, także od Ciebie też mogę polecić. Bardzo dziękuję. bardzo, dziękuję bardzo za, za, za udział w podcaście. To był drugi odcinek naszej nowej audycji o technologii na głos. Dzięki, cześć i do usłyszenia.